Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Jakiś czas temu Wargaming wprowadził do gry polską linię czołgów ciężkich, a wraz z nią pojawiły się pociski wolframowe. Jest to rodzaj nowej mechaniki, która pozwala nam zadawać przez określony czas większe obrażenia. I wydaje się, że Wargaming wprowadził ją, żeby nieco osłodzić stosunkowo niską alfę 60 HP Lewandowskiego, która wynosi tylko 600, a samo działo ma nawet większy kaliber niż S100 czy VK7201K. Pociski wolframowe to nowy rodzaj materiałów eksploatacyjnych, zwiększają ilość obrażeń w ten sposób, że losowane są one z przedziału 105 do 125%. Jak wiecie, podawana wartość obrażeń jest zawsze wartością średnią i w przypadku Lewandowskiego wynosi 600, co oznacza, że uwzględniając ów 25% przedział, możecie zadać obrażenia pomiędzy 450 a 750. Dzięki pociskom wolframowym przedział ten zwiększa się i wasze obrażenia powinny być zadawane pomiędzy 630 a 750. W teorii brzmi to dobrze, ale jak jest w praktyce? Czy pociski wolframowe rzeczywiście coś dają? A jeśli tak, to czy obrażenia, które dzięki nim zadajemy, są wysokie i jakie? Jakiś czas temu na serwerze Discord społeczności Iman Blitz pojawiła się propozycja, żeby przeprowadzić test, w ramach którego wykażemy i sprawdzimy, jak to rzeczywiście jest. Z tego co się orientuję, nikt do tej pory w BlitzTubie, nie tylko w polskim, ale też zagranicznym, czegoś podobnego nie robił. Uznaliśmy więc, że jest to ciekawy pomysł i przeprowadziliśmy właśnie tego rodzaju wielki test, na który was zapraszam. Punkt pierwszy to metodologia, czyli w jaki sposób testowaliśmy pociski wolframowe. Otóż utworzyliśmy dwie grupy. Grupę testową, grupę porównawczą, bo zawsze, żeby móc sprawdzić, czy coś działa, czy nie, musimy to do czegoś odnieść. W grupie porównawczej znajdował się 60 HP Lewandowskiego, który oddawał kolejno 105 strzałów bez wykorzystania pocisków wolframowych. W grupie testowej znajdowały się 3 60 HP Lewandowskiego, które oddawały strzały z wykorzystaniem pocisków wolframowych. Również w tej grupie oddanych zostało w sumie 105 strzałów. Dlaczego 105, a nie jakaś inna liczba? Otóż oczywiste jest, że żeby można było sprawdzić tego typu dane, musimy mieć jak największą próbkę. Im wyższa próbka, tym większe prawdopodobieństwo i tym większa celność. Uznaliśmy, że 100 to będzie taka minimalna próbka, która pozwoli nam w rozsądnym czasie przetestować właśnie działanie tych pocisków i dać jakieś określone liczby. Strzały oddawane były do różnych czołgów. Najczęściej były to Mausy, S100, czołgi generalnie twarde, z dużą pulą punktów życia. Aby utrzymać w pełni miarodajne wyniki, nie oddawaliśmy strzałów do czołgów, które posiadały mniej niż 750 punktów życia, bo taka jest maksymalna alfa na strzał Lewandowskiego. Ponieważ pociski wolframowe działają tylko przez określony czas, po czym muszą wejść cooldown, dzięki któremu będzie można ich znowu wykorzystać, czas przeprowadzenia tych testów oczywiście był stosunkowo długi i dlatego też korzystaliśmy z trzech czołgów, a nie jednego. Po wystrzeleniu ponad 100 pocisków, wszystkie dane dotyczące strzałów zostały zebrane w specjalnej tabeli. Ale oprócz samych wartości damage'u, postanowiliśmy również sprawdzić inne rzeczy przy okazji, tak żeby uzyskać bardziej ciekawe i miarodajne wyniki. A mianowicie, dla obu grup notowane były również podpalenie Amorak, uszkodzenie modułu wewnętrznego oraz zranienie załoganta, co da nam ciekawszy obraz tego, w jaki sposób działają pociski wolframowe i być może pozwoli też odpowiedzieć na pytanie, czy wpływają na inne elementy niż same tylko obrażenia. To, w jaki sposób odbywały się testy, jak wyglądały strzały, możecie cały czas oglądać na powtórkach, które lecą w tle. Zapewne ciekawi was, co otrzymaliśmy, jakie wyniki tego testu pojawiły się w naszej tabeli. Suche liczby przedstawiają się w następujący sposób. Oddanych zostało 105 strzałów, zarówno w przypadku pocisków wolframowych, jak i pocisków zwykłych. Pociski wolframowe zadały łącznie 72 578 obrażeń, pociski zwykłe 62 782 obrażenia. W przypadku pocisków wolframowych podpalenie Amorak nastąpił 5-krotnie, w przypadku pocisków zwykłych 4-krotnie. Uszkodzenie modułu w przypadku pocisków wolframowych 7-krotnie, w przypadku pocisków zwykłych 19-krotnie. Zranienie załoganta w przypadku pocisków wolframowych 2-krotnie, tak samo w przypadku pocisków zwykłych również 2-krotnie. Mamy więc liczby, a teraz należy je zinterpretować. Przechodzimy więc do interpretacji i wniosków. Pierwsza rzecz, damage. W przypadku pocisków wolframowych zadaliśmy średnio o 13,5% więcej obrażeń niż w przypadku pocisków zwykłych. Przekładając to na uśrednione obrażenia, które wynoszą 600 dla 60 HP Lewandowskiego, oznacza to, że statystycznie używając pocisków wolframowych zadajemy 681 obrażeń. Analizując podpalenie Amoraki, obie liczby wskazują na to, że nie ma znaczenia, jakiego typu pocisku używamy, na
ilość podpaleń amoraków. Podobnie sytuacja prezentuje się w przypadku zranień załogantów, obie liczby są dokładnie takie same. Nieco zaskakujący jest wynik dotyczący uszkodzeń modułów. W przypadku pocisków plazmowych jest to wynik znacznie niższy niż w przypadku pocisków zwykłych. Jedyny uprawniony wniosek, jaki można z tego wysunąć, że pociski wolframowe nie wpływają na zwiększone uszkodzenia modułów. Czy pociski zwykłe wpływają na te uszkodzenia i czy strzelając pociskami zwykłymi mamy większe szanse na uszkodzenie modułu? Nie da się jednoznacznie stwierdzić. Trzeba by wykonać znacznie więcej testów, ponieważ ta liczba 19 może być zupełnie losowa i całkowicie niepowtarzalna. Kolejne elementarne pytanie, na które odpowiada test, czy ta mechanika działa poprawnie? Oczywiście tak, wyniki potwierdzają, żadna z wylosowanych liczb nie wynosiła mniej niż graniczne 630 obrażeń, które powinniśmy otrzymywać. Analogicznie żadna liczba nie wyniosła również więcej niż 750. Strzały za maksimum również się zdarzyły. Patrząc na rozkład obrażeń, okazuje się, że najwięcej strzałów mieściło się w przedziale pomiędzy 630 a 700 obrażeń. Takich strzałów było aż 74, co jest swoją drogą logiczne, ponieważ w tym przedziale jest więcej liczb niż w przedziale pomiędzy 700 a 750. Aczkolwiek widać również pewną tendencję, o której wspominałem Wam już wcześniej, że losowanie RNG obrażeń w przypadku Blitza ma wyraźną tendencję do preferowania strzałów w zakresie plus minus 15%, a nie plus minus 25%. Prawdopodobnie w ten sposób Wargaming stara się balansować obrażenia i sprawiać, żeby były one znacznie bardziej przewidywalne. W przeciwieństwie do tego, co w World of Tanks PC, u nas znacznie częściej wyniki naszych strzałów oscylują wokół środka, a rzadziej zdarzają się strzały za maksimum czy za minimum. W przypadku Lewandowskiego strzały poniżej 500 zdarzają się generalnie bardzo rzadko. Strzały powyżej 700 również są stosunkowo rzadkie. Większość oddawanych jest w tym przedziale 630-700 w przypadku pocisków wolframowych. Choć trzeba uczciwie powiedzieć, że rozkład w przypadku pocisków nie wolframowych, tylko zwykłych, był odrobinę inny i tam około 52, czyli połowa strzałów była poniżej 600, czyli poniżej średniej, co zgadzałoby się z tym, jak powinno to w teorii przynajmniej wypadać. Wracając teraz do różnicy, czyli owego 13,5%, czyli średnio około 81 obrażeń, które zadajemy więcej na strzał w przypadku wykorzystania pocisków wolframowych, pytanie brzmi, czy warto korzystać z tego rodzaju pocisków? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. 80 to w pewnych przypadkach dużo, w innych niekoniecznie. Dużo zależy od sytuacji w grze, od tego, co się aktualnie dzieje, ale z całą pewnością można powiedzieć jedną rzecz. Jeśli mamy używać pocisków wolframowych, to trzeba ich używać rozsądnie, czyli w określonym setupie. Oprócz samych pocisków wolframowych, musicie do tego jeszcze włączyć adrenalinę, boostery przedłużające o 30% czas trwania oraz wyposażenie, czyli materiały z górnej półki. Dzięki temu otrzymacie możliwość oddania 3 strzałów po włączeniu pocisków wolframowych, a 3 strzały to już realna korzyść. Pamiętajcie jednak, że nie w każdej sytuacji będzie to możliwe. Warto więc używać tych pocisków w takim setupie wtedy, kiedy będziecie mieć pewność, że te 3 pociski będziecie w stanie oddać. Jeśli przed Wami jest czołg, który właśnie się chowa, raczej nie ma to większego sensu. Oddanie jednego pocisku również nie przyniesie szczególnego zysku. Warto, żebyście o tym pamiętali. Cały czas rozważamy 60 TP Lewandowskiego, ale pozostaje jeszcze jedno istotne pytanie. Czy warto pocisków wolframowych używać na innych czołgach 9 i 8 tieru? Czy tam korzyść, którą odniesiemy z ich użycia, jest wystarczająca do tego, żeby rezygnować z innych materiałów eksploatacyjnych? Na to pytanie odpowiedź jest jeszcze bardziej niejednoznaczna. Oczywiste jest, że im wyższe obrażenia bazowe, tym więcej zyskujemy korzystając z tego rodzaju materiału. Natomiast w przypadku czołgów 9 i 8 tieru te bazowe obrażenia są dość mocno niższe, to jest 460 czy 440 w zależności od rodzaju czołgu, więc jest naprawdę niżej. Korzyść więc, którą uzyskamy, również będzie bazowo znacznie niższa. Kwestia decyzji, czy warto czy nie, jest skrajnie subiektywna i zależy tylko i wyłącznie od Waszego wewnętrznego przekonania, bo trudno interpretować ją w kategoriach samych danych. Podsumowując nasz test, wykazał on jednoznacznie, że pociski wolframowe po pierwsze działają, po drugie działają zgodnie z mechaniką, którą obiecuje nam Wargaming. Po trzecie, otrzymujemy realną korzyść pod warunkiem, że będziemy je używać w określony sposób. Tu wspomniany przeze mnie setup. Odpowiedź na podstawowe pytanie, czyli czy warto używać pocisków wolframowych, jest, wydaje mi się, otwarta i zależy to tylko i wyłącznie od Waszego podejścia. Równie atrakcyjne może być używanie adrenaliny, czy też granie także bez tego. Wy sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto i czy chcecie, natomiast sam test pokazuje, że w określonych okolicznościach i sytuacjach pociski wolframowe mogą dać realne korzyści. Oddanie 3 strzałów z średnio o 80 wyższymi obrażeniami to naprawdę całkiem fajna rzecz. To tyle na dziś, trzymajcie się, cześć!